Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj środę, który? 20 kwietnia, środa 20 kwietnia. Tak, w ogóle na wstępie muszę, bo zapomnę, znając mnie po prostu zapomnę. Chciałabym po prostu podziękować strasznie z całego serducha Gosi, Gosieńko, Buczek, oczywiście i Moniczce, mojej kochanej Honej. Są dwie dziewczyny, które po prostu z samego rana od razu pamiętały, że ja w ogóle mam imieniny, o których po prostu ja sama zapomniałam, przyrzekam. Ja wiedziałam, że coś jest w kwietniu, ja wiedziałam, że mam jakoś pod koniec kwietnia. Ja imienin nie obchodzę, to przyznaję się bez bicia. W ogóle nie lubię w ogóle czegoś takiego jak imieniny, ja uznaję urodziny, dzień, w którym się urodziliśmy, ale zawsze właśnie to takie było charakterystyczne, że zawsze moja babcia świętej pamięci pamiętała właśnie o moich imieninach i zawsze przyjeżdżała do mnie z kwiatkami. No, także dziękuję wam z całego serducha za pamięć, no po prostu zaskoczyłyście mnie totalnie, no po prostu dziękuję, po prostu jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Całej reszcie oczywiście, która tam gdzieś się podpisywała, oczywiście również. Przychodzę do was z holem, będzie to naprawdę, uwierzcie mi, króciutki hol, nie składam życzeń, bo dzisiaj mamy 20, 20 nie mam żadnej dziewczyny, mam dopiero dziewczynę na 21. Więc będzie ona w kolejnym filmiku wypowiedziana. Dobrze, także przychodzę z holem i tak jak powiedziałam, będzie on naprawdę króciutki z racji tego, że kupiłam bardzo mało rzeczy, bo no trochę mam teraz wydatków takich innych i powiem wam, że trochę musiałam pospinać portfela. No a jak wiecie, też przede mną też wyjazd, a na to też potrzeba coś odłożyć. Tak, przychodzę z holem. Właśnie tutaj tylko patrzę, bo ja w ogóle już je używałam. To jest ten, który kupiłam wcześniej. Ogólnie mówię o pędzelkach. Zamówiłam jeszcze dwa, domówiłam w sumie dwa pędzelki z Zoewy. Dwa pędzelki z Zoewy. Bardzo ci, Martuś, dziękuję. Oczywiście mówię tutaj do Smash, ponieważ ja tutaj Marty podpytywałam właśnie, które z pędzelków naprawdę są godne polecenia. Wiecie, że ja się uczę malować. Dla mnie to po prostu, wiecie, pędzelek jak pędzelek. Teraz dopiero gdzieś tam delikatną różnicę, naprawdę, znaczy delikatną, nawet bardziej niż delikatną, widzę w malowaniu, gdzieś tam w rozcieraniu tych cieni, faktycznie. Także postanowiłam, że dokupię, bo jak wiecie, to kupiłam właśnie ten 224. Wszystko wiecie na bieżąco, bo ja wam to pokazuję na Insta i na Facebooku. Dobra, mam 224 z Zoewy i te dwa domówiłam. Jeden to jest Winkliner, to jest numerek 317 i jest to pędzelek taki, o, nic innego jak taki, skośny, po prostu bardzo, bardzo cieniutki i podobno właśnie jest dobry do brwi. Ja dzisiaj w ogóle, wiecie co, chciałam przyjść do was z jakimś makijażem, ale taki jakiś mam dzisiaj dzień, ja nie wiem, czy wy też tak macie, nawet z niektórymi z was pisałam w tym momencie, że no taki dzień, że po prostu nic, chyba z Natalką pisałam, mi się wydaje. Tak. Nawet Natalce pisałam, mówię, no kurczę, bo się pytała właśnie jak nagrywki, a ja do Natalii mówię, kurde, wiesz co, no trzy razy zasiadam po prostu do nagrywania. W sensie takim, że no chciałam sobie coś stworzyć na oku i tak mi nic nie szło, nic mi się nie blendowało, nic mi w ogóle nie pasowało, kolorystyka mi nie odpowiadała. No i po prostu tak ścierałam i malowałam, i ścierałam i malowałam. Aż w końcu po prostu zrobiłam nic innego, jak położyłam sobie, nie wiem czy nawet to będzie widać, mam na oczach, uwierzcie mi, rozświetlacz ten z Benefit, po prostu mam ten rozświetlacz i na rozświetlacz taki jakiś tam srebrny cień, nawet nie wiem z jakiej paletki, nawet nie wiem z czego, nie pamiętam, coś miałam pod ręką i po prostu coś srebrnego użyłam. No, także tak to wygląda, piję sobie witaminki, te które miałam w Glossy Boxie, tak mi się wydaje. I generalnie robiłam nim rano brwi, ale tak mi nic nie wychodziło właśnie, że później wszystko zmazywałam. Nie mogę, nie umiem sobie narysować tego kształtu. Ta brew mi wyszła ładnie, ta jakaś jest taka krzaczasta, wiecie co, że bardzo trudno mi kształt rozrysować. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o pędzelek, to naprawdę polecam wam, naprawdę, bo bardzo fajny, precyzyjny, cieniutki do obrysowania właśnie tutaj na dole kształtu, u góry i potem tylko wypełnienie. Ale tak jak mówię, moje brwi po prostu są naprawdę, ja nie wiem, chyba nie wiem, musiałabym je zgolić, narysować sobie po prostu nowe. Ale naprawdę, pędzelek bardzo fajny, także jestem Marcie wdzięczna. I drugi, jaki Marta mi poradziła, to właśnie 228 Lux Creates. I to jest taki pędzelek, taki włochaty, malutki. Zobaczcie różnicę. Ten jest jakby taki bardziej kuleczkowy, w kuleczkę jakby zbity. Ten natomiast jest taki puszkowy i taki bardziej chyba do blendowania albo do właśnie tutaj załamania
załamania, tak mi się wydaje. No, a ten ogólnie do nakładania cienia i w ogóle też pewnie do zblendowania. Generalnie oba na pewno mogą służyć do blendowania, aczkolwiek ten chyba bardziej mi się wydaje. A ten bardziej do nakładania cienia i bardziej tutaj ma takie spiczaste, trochę tutaj zakończone jest spiczasty. Spiczasto jest zakończony i wydaje mi się właśnie, że jest fajny tutaj do załamania. No, do wewnętrznego kącika też spoko, do rozcierania tutaj. Ja myślę, że jakoś tam sobie posłużę się nim, tu pod spodem, pod oczami również. Także takie po prostu mam trzy teraz już moje perełki. Generalnie to będę cały czas ich używać. Resztę pędzelków po prostu używam te, co mam. Także to są moje trzy nowości, jeżeli chodzi o cenę. Nie pytajcie mnie, na jakiej stronie zamawiałam, ale chyba ten z tej Beauty Bay, tak mi się wydaje, że chyba Beauty Bay to było. Cena to był chyba ten jakoś 8 czy 7, 8 albo 9 funtów i ten też albo 8 albo 9. Zaraz Wam powiem, 8, 8, 16, ja zapłaciłam 17, no to 8 i 9. Tak, 8 i 9, nie pamiętam, który 8, a który 9, naprawdę, zabijcie mnie, nie pamiętam. Następne rzeczy, jakie kupiłam, to już na pewno mogłyście zobaczyć na zdjęciu na Instagramie i na Facebooku. Są to po prostu pazurki. O, one są takie fajne, mieniące się. Nie wiem, czy Wy to widzicie, że to się tak fajnie mieni. Tak się mienią. A drugie, w ogóle to jest jakaś nowość, jako nowość w ogóle na półce. I to są takie z efektem jakby akrylowych paznokci. One są jakby grubsze i jak widzicie właśnie są tak fajnie tunelowo zakończone. Co to oznacza? To oznacza, że wyglądają bardzo naturalnie na płytce, że zaginają nam się aż tutaj po prostu tak jakby, tak jak rośnie nasz paznokieć. I te są właśnie kwadratowo zakończone, a te są takie migdałkowe. Jest to nowość jakaś z Kiss. Kilka albo kilkanaście sztuk tych paznokci doszło właśnie do Superdruga. Niektóre z Was pisałyście, że je miałyście. Ja je widziałam pierwszy raz. Zakupiłam je pierwszy raz i jeszcze ich nie używałam. Jeszcze nie mam pojęcia, jeszcze nic Wam o nich nie powiem. Ale skuszę się chyba teraz na te czarne, chociaż się też waham, bo są fajne na wieczór. Na przykład do Hiszpanii, jakbym leciała. Też fajne, będzie mi szkoda. Jeszcze były dwie pary, ale one są drogie. One są, dziewczyny, one były po 8 funtów. Chyba po 8 funtów. Albo 7,99, coś takiego, no to 8, no bez jednego pi. Także naprawdę, no takie powiem Wam średnio tanie, ale wydaje mi się, że te były droższe. Te były chyba 7,99, a te 8,99, albo coś takiego. Wiem, że te były droższe, wiem, że te były dużo droższe. No i było też 3 za 2 Mix and Match, ale akurat dotyczyło tylko Elegant Touch, natomiast te jako nowość na razie nie są w promocji, ale na pewno będą, także na pewno jeszcze zakupię sobie jakieś, jeżeli się okaże, że naprawdę są fajne i trwałe. Niektóre z Was właśnie też mnie pytały, ja filmik już Wam udostępniłam a propos krok po kroku aplikowania Elegant Touchków moich. Pytałyście, więc postanowiłam Wam coś takiego po prostu udostępnić, nagrać i tak dalej. Zobaczcie, cały czas mam jeszcze te właśnie te pomarańczowe. Co mnie w nich drażni? Dziewczyny, różnica, bo ja już Wam niektórym z Was tłumaczyłam, że na czym polega różnica, bo pytacie mnie, które są lepsze, które fajniejsze, które jak się utrzymują i tak dalej, i tak dalej. Ja z Elegant Touch, jak możecie zauważyć, bo generalnie zawsze Wam mówię, co mam nowego na paznokciach, mówię Wam lub pokazuję po prostu, co zakupiłam. Więc wszystko na bieżąco, jak mnie oglądacie, to wiecie, jakie mam paznokcie. Powiem Wam, że wszystkie te, które są już z naklejkami tymi pod spodem, jednak trzymają się może nie tyle co krócej, bo one się nie trzymają krócej, one się trzymają naprawdę. Tylko co mnie wkurza, tutaj od tej strony one po prostu tak jakby się haczą, to znaczy one są jakby uniesione. Ten klej po prostu jakby unosi je do góry, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć. Ale po prostu widzicie, jak ja to podważam, to one idą do góry. I te miejsce, nawet jak przeczusujemy sobie włosy czasami, to po prostu ściągam rękę i patrzę, a tu właśnie mi się zahacza na przykład włos i tak dalej. Ale co do utrzymania, to zobaczcie, no miałam je nałożone i sprzątam i mam je non-stop. Jeżeli je będę zmieniać, to tylko dlatego, że będę miała zamysł po prostu jakiegoś nowego kolorku, a nie dlatego, że coś się z nimi dzieje. Zazwyczaj je noszę do odrostu, bo wiadomo, że no jak nasza płytka naturalna, nasz naturalny paznokieć rośnie, no to przecież wiadomo, że to nam się posuwa wraz z paznokciem i to wygląda nienaturalnie, więc naprawdę polecam bardzo gorąco Wam Elegant Touchki, obojętnie jakie, i uwierzcie mi też, że paznokcie z Primarka, te za funta, co Wam pokazywałam nieraz, naprawdę też się trzymają wyśmienicie. Polecam i Primarkowe, i Sclairis, i Elegant Touch. No i teraz, tak jak mówię, dam Wam znać, jak się będą sprawować te, bo jeszcze ich nie używałam, więc to jest ta rzecz. Kolejną rzecz, jaką zakupiłam, też widziałyście, zobaczcie, to jest taki fajny gadżet. Wygląda super, jest to z Palmersa, nic innego jak balsam do ust. Tak się to fajnie otwiera. O, tak się wysuwa. Z taką klapką. O, i macie balsam
do ust. Pachnie kakaem i watermelonem, czyli oczywiście arbuzem. No ja sobie wybrałam arbuza, były chyba trzy rodzaje. Mango jeszcze było i chyba jeszcze jakieś jedno. Zielone to i chyba żółte, bananowe, waniliowe, nie pamiętam, na pewno Wam wklejałam zdjęcie, więc na pewno wiecie, o czym mówię. Jeśli chodzi o cenę, ile ja za to dam? Chyba coś koło 5 funtów, chyba 4,99, tak mi się wydaje. Więc to jest kolejna rzecz, jaką kupiłam i ostatnia rzecz, nie, przedostatnia, przepraszam, jaką kupiłam rzecz, to jest to paletka. Widziałycie ją, odbija mi się światło. Paletka oczywiście z Revolution, ja widziałam ją u kogo ja ją widziałam, nawet podpisałam pod filmikiem i teraz po prostu zabicie mnie, jak zwykle nie pamiętam. Także przepraszam, że nie pamiętam, ale naprawdę trochę nadrabiam tych filmów, poznaję nowe osoby i mam prawo naprawdę nie pamiętać. Wiem, że u którejś dziewczyn widziałam, wiem, że nawet napisałam, że ale super, że ciekawa jestem, jaka jest pigmentacja. Nie mogę teraz skojarzyć, to znaczy kojarzę teraz, to jest jakaś chyba jedna chyba z jakichś nowych dziewczyn. Nie wiem, czy to nie była Ilona? Chyba Ilona Beauty, coś tam i chyba Ilona to pokazywała. Ale zabijcie mnie, nie wiem teraz. Nie wiem, po prostu nie chcę skłamać. Także mam tą paletkę, spodobała mi się z zewnątrz. Chyba u Ilony w toaletce. Ilona Beauty by me, coś takiego. Więc chyba u tej dziewczyny widziałam. I powiem Wam, że wpadła mi w oko właśnie, jeżeli chodzi o grafikę, bo jest naprawdę przecudowna. Jakościowo fajne opakowanie. Otwiera się w fajny, taki delikatny sposób. Lusterko jest naprawdę przeogromniaste. A cienie prezentują się tak. I macie na karteczce podpisane co, gdzie, jaki cień, jakie kolory. Tak się prezentują te cienie. Na dole i u góry macie cienie, macie perłowe, macie oczywiście matowe, także do wyboru, do koloru. Będę coś próbowała wyczarować jak najbardziej. 30 cieni, za 30 cieni powiem Wam plus pędzele, plus duże lusterko, zapłacić 10 funtów, to ja myślę, że naprawdę spoko. Myślę, że to spoko zakup, także czy będę używać, zobaczymy, może zrobię Wam jakiś test, a jak nie zrobię testu, to zobaczymy, może pójdzie do rozdania, kto wie. Ja paletek mam w brud, chciałam po prostu ją zakupić po to, bo była mi ciekawa, a po drugie po to, żeby właśnie przetestować, żeby zrobić test, to musiałam być jej posiadaczką, więc siłą rzeczy. Nawet nie wiem, czy właśnie nie pójdzie ona do rozdania, bo jest naprawdę fantastyczna, macie też okazję sobie wtedy przetestować coś nowego, bo nie wiem właśnie, ale chyba w Polsce no raczej tego nie dostaniecie, chyba że gdzieś online. Także taka paletka cieni, najprawdopodobniej myślę, że pójdzie do rozdania. I ostatnia rzecz, jaką zakupiłam, jest to rzecz z BM-a. I jest to rzecz, którą już kiedyś miałam, znaczy miałam, mam, stoi tylko u mnie. Taki oto boks. Taki oto boks, tym razem w takich barwach. O, taki oto pudełko, u góry jest w takie biało-czarne kwiaty, tu jest w takie kolorowe jakieś bohomazy, w kwiatki, bratki, stokrotki, fajne kolory, takie wiosenno-letnie. No i co tutaj dużo mówić, kupiłam go w BM-ie. Jeżeli chodzi o ten mój taki, co mam tutaj właśnie, będę Wam robić update'a mojej toaletki. Tak, także pokażę Wam, to jest ten z trzema szufladami, zakupiłam go na poczcie i on był chyba bodajże 10 funtów, ale nie wiem, czy wtedy też nie było jakiejś zniżki i chyba go miałam za 6 czy coś takiego, albo za 5, już teraz nie pamiętam. Natomiast ten, cena jego 6,99. Także naprawdę świetna sprawa i jest to fajny taki pomysł właśnie do postawienia, nawet jak to stoi gdziekolwiek, czy to na półce, czy na podłodze, czy na jakiejś szafce, czy na jakiejś toaletce, gdziekolwiek, wygląda to naprawdę cudnie. Wiadomo, że nie może być tylko i wyłącznie w łazience, gdzie macie na przykład, wiecie, gdzie macie styczność z wodą, z wilgocią i z ciepłem, no bo ten papier Wam się po prostu rozejdzie. Także ten pojemnik zakupiłam za 6,99. No i tak by się prezentowały wszystkie moje zakupy, czyli taki mój haul zakupowy. Tak jak mówię, nie kupowałam nie wiadomo czego, bo prawda jest taka, że jechałam zupełnie po coś innego, a po prostu przypadkiem zaszłam sobie do Superdruga. No, także cieszę się z tych pazurków, mam teraz naprawdę trochę w zapasie, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. No. No i to by było na tyle, ja się będę z Wami żegnać, mam nadzieję, że zakupki Wam się podobały, piszcie mi co myślicie pod tym filmikiem, oczywiście w komentarzach, co myślicie, co przykuło Waszą uwagę, jak macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało pod filmem pytać, ja na wszystkie pytania Wasze odpowiem i rozwieję Wasze wątpliwości.
A paletka, tak jak powiedziałam, także bardzo fajne opakowanie, takie naprawdę wygląda bardzo, bardzo ekskluzywnie, bym rzekła, i przypomina mi nawet szatą graficzną, przypomina mi perfumy z nie z Guerlaina. Przypomina mi perfumy Gucci, te takie Guilty, czyli winna. One były w takiej właśnie złotej butelce i miały tam jakieś chyba białe albo czarne napisy, nie pamiętam, ale taki właśnie też znaczek. Tak bardzo, bardzo podobne do tej buteleczki Gucci'ego. Dobra, także ta paletka właśnie powędruje raczej do Was. Zastanawiałam się właśnie jeszcze też nad tą, ale nic mi nie piszecie. Dajcie mi znać, bardzo Was proszę, czy któraś byłaby zainteresowana. To nie jest istotne, że tutaj lustereczko zostało zbite. Naprawdę nie przejmujcie się tym, bo to, co odpadło, to odpadło. Ja nic tu nie grzebię, ale jedną rzecz, jaką sprawdziłam, to w cieniach nie ma pokruszonego lusterka, dziewczyny. Także lusterko można wyjąć całkowicie, w ogóle zdjąć pewnie tą tutaj górę, a paletka jak paletka, no paletka cała jest do użytku. Dajcie mi znać po prostu, która by chciała, która byłaby zainteresowana, to ona oczywiście prywatnie pisać i jakoś tam się dogadamy, także nie wiem, czy pokryjecie tylko i wyłącznie po prostu sam koszt wysyłki, ja bym Wam wtedy po prostu przysłała tą paletkę i tyle. Zawsze to jest jakaś ulga dla Was, a macie nowy produkt i do przetestowania też fajnie, kolory naprawdę fajne, takie codzienne, także dajcie mi znać, co o tym myślicie. No. Także ja się będę z Wami żegnać, zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama oraz Pinteresta. I co jeszcze? Co jeszcze? No nadrabiam właśnie Wam filmiki, muszę Wam parę powgrywać, bo prawdopodobnie na weekend mnie nie będzie. Nie będę brała w ogóle ze sobą laptopa, będę miała taki totalnie wyłączony, chill-outowy weekend, więc siłą rzeczy muszę zrobić zapas, żebyście miały co oglądać w weekend, podczas gdy mnie nie będzie. No, żegnam się z Wami, ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam Was wszystkich, piszcie oczywiście w komentarzach, jeżeli macie jakiekolwiek zapytania odnośnie jakiegokolwiek z produktów lub w ogóle czegokolwiek. Okej, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco, buziaki dla Was, trzymajcie się, bye! Bye!